dzisiaj Niedziela Młodych we Wrocławiu na Ostrowiu Tumskim. Drugie spotkanie młodych tak naprawdę i dzięki inicjatywie księdza arcybiskupa Józefa Kutnego gościmy tutaj młodzież, wszystkie wspólnoty. Właściwie gościmy, razem się gospodarzymy z młodzieżą. Prezentujemy Młody Kościół Wrocławski. Co istotne, to Eucharystia. Natomiast to wszystko, co dzieje się wokół, jest jakimś takim dodatkiem. To też w jakiś sposób wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, którzy ewangelizują właśnie poprzez rap, poprzez muzykę. Bóg jest! Działa! Bóg jest! Działa! To, czego jesteśmy świadkami, to jak gdyby po prostu jest wejście w świat ludzi młodych. Robimy tutaj... Robimy ten, jak to się nazywa? Raban. Atrakcją dla nas, dla wierzących, zawsze jest Chrystus, ale przede wszystkim oni sami dla siebie są atrakcją, że mogą zobaczyć, że no, młodzież w Wrocławiu to młodzież dobra, wierząca i rozkochana w Panu Bogu. A uważam, że jest to dobra kontynuacja tego, co zapoczątkował Jan Paweł II. Fajne spotkanie dla młodzieży. Możemy też poznać inne wspólnoty, więc jeżeli tak jak KSM chce się zareklamować, bądź inne duszpasterstwa mogą poznać formację. Dobrze, że wszyscy razem uwielbiamy Chrystusa, a nie tylko każdy zamknięty w osobnych salach, tak powiem. Cały czas chcemy ewangelizować. Plany są takie, by uczynić z tego rzeczywiście tradycję w naszej archidiecezji, bo to wszystko jest za inspiracją Jana Pawła II. Jest bardzo klimatycznie, bardzo fajnie i jest ładna pogoda. Dla mnie było najtrudniej przekonać tutaj właśnie księży, żeby chcieli mi w tym pomóc, ponieważ największą zawsze przeszkodą jest brak pewnych tradycji. Kiedy podaje się jakiś nowy pomysł, to zwykle piętrzą się trudności i potrzeba mieć wokół siebie takich, którzy mówią, weźmiemy się za to, spróbujemy te trudności pokonać. A największą trudnością jest zawsze ten nasz opór, że to się nie uda, to nie ma sensu. Kiedy z tym sobie poradzimy, wtedy wszystko się udaje. Chciałbym, żeby to było wydarzenie, o którym się mówi, na którym się chce uczestniczyć. Bo przecież na pewno młodzieży, która jest wierząca, która kocha Chrystusa, jest wiele, ale może do nich ta informacja jeszcze nie dotarła, może nie ma z nimi kto przyjechać. Więc takim moim marzeniem jest, żebyśmy tutaj się w tej chwili tłoczyli.